Miałem chyba 6 lat, jak zacząłem hodować gołębie. I od czego zaczęła się moja przygoda z gołębiami pocztowymi? W 2015 roku szukałem mamek dla gołębi ozdobnych i przypadkiem na Allegro znalazłem gołębie kolegi Janusza i zadzwoniłem do niego, że chcę je kupić. Jak usłyszał, po co chcę je kupić, to rzucił słuchawką. I od tamtej powiedział mi, że sprzeda mi te gołębie pod takim warunkiem, bo to były jego najlepsze lotniki wycofane z gołębnika lotowego. Powiedział, że sprzeda mi te gołębie tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że będę lotował gołębiami. I tak naprawdę to on przyczynił się do tego sukcesu. Tak? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Witam wszystkich hodowców w Polsce. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj odwiedzam hodowlę wyjątkową w Polsce i na rynku może nawet europejskim, Roberta Zguda, oddział oczywiście 0206 Głogów. Hodowla Roberta Zguda jest znana w Polsce chyba każdemu jednemu naszemu miłośnikowi tego sportu ze względu na to, jaki materiał w tej hodowli się znajduje. Ja tylko dopowiem tutaj z perspektywy takiego narratora, a osoby, która z zewnątrz widzi tą hodowlę, że Robert od tutaj sezonu 2019, początku tego sezonu, zrobił kawał dobrej roboty hodowcy, bo takie tytuły, które wymienię teraz na poziomie oddziału, to wymienię teraz oczywiście tytuły mistrzowskie. To jest mistrz kategorii A, B, C, D, lotów krótkich, lotów średnich, zespół lotników dorosłych jest to mistrzostwo oddziału, lotników rocznych mistrzostwo oddziału, mistrzostwo gołębi rocznych, mistrzostwo gołębi młodych. To są tytuły, mówię, na skalę oddziału. Jeżeli chodzi o lotniki w kategorii A, pierwszy, drugi, trzeci, B, pierwszy, drugi, czwarty, C, drugi, trzeci, czwarty, D, pierwszy, drugi, trzeci, roczne, pierwszy, drugi, trzeci, i tak dalej, oczywiście tam jeszcze jest ich więcej. Mistrzostwo Open, drugi, siódmy, ósmy. Na młode to samo jest, powiem szczerze, lotników pierwszy, drugi, trzeci. Tu jest napisane, uwaga, na 15 wkładanych gołębi. 8 razy pierwszy konkurs w sezonie 2019. Czekaj, tutaj dopowiem może. Ja wkładałem tylko 15 gołębi na loty gołębi młodych i z tych 15 gołębi mam 3 pierwsze lotniki. Wow, wow. I to jeden z tych gołębi jest z tej wybitnej mojej linii, z tego, ten 0,30. Następne wyniki, no to 8 razy drugi konkurs, 7 razy trzeci. Jeżeli chodzi o skalę już okręgu, to tak samo. Mistrz kategorii A, mistrz kategorii B, mistrz kategorii D, no i oczywiście nie możemy zapomnieć mistrz Polski, wicemistrz kategorii A. Kolejne wyniki, no to na skalę regionu, tak samo mistrz oczywiście kategorii A, wicemistrz kategorii B, wicemistrz kategorii D, pierwszy przodownik kategorii gołębi młodych i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem szczerze, wyników masa. Naprawdę, jeżeli chodzi o Roberta Zguda, zrobił kawał dobrej roboty, tylko ja powiem tak, szczerze mówiąc, z perspektywy, patrząc takiej osoby z boku, jak tutaj nawet kiedyś byliśmy z Piotrem Bugałą odwiedzać Roberta, powiem szczerze tak, hodowcy, jak to wygląda. Robert zakupił dobry materiał do hodowli. Powiem szczerze, na skalę Polski wybitny. I ktoś mógł powiedzieć, a bo Robert w pierwszym sezonie nie zrobił wyniku. Hodowcy, jeżeli ktoś jest hodowcą i myśli racjonalnie, a rzetelnie, to jest tego świadomy, że ktoś, kto w pierwszym roku kupuje gołębie, nie jest w stanie tymi gołębiami wylatać wyniku, bo trzeba gołębie dopiero mieć roczne, dwuletnie, trzyletnie. Taki etap w hodowli Roberta przyszedł, kiedy Robert ma te gołębie już starsze, ma dwulatki, trzylatki, ma roczne gołębie, był tymi w stanie hodowcy tymi gołębiami zrobić wynik. I ja powiem szczerze, z perspektywy takiej osoby tutaj, to co jeszcze raz powtórzę z boku patrząc, powiem szczerze, to będzie naprawdę godny rywal do pokonania w oddziale Głogów 0206, z tego względu, że Robert ma taką kumulację super asów z zakupionych zachodu, że tutaj go pokonać w następnych latach będzie naprawdę ciężko, a kto go pokona, no to naprawdę dla tego mistrza kolejnego ukłony wielkie, tak? A Robert, ty powiedz, jak to wygląda z perspektywy twojej, bo kupiłeś naprawdę super materiał, tylko teraz jakie gołębie się spisały, bo no, zrobiłeś selekcję wielu gołębi zakupionych czasem za fortunę, tak? Jasne, no jest gołębi bardzo dużo, które się sprawdzają. Było też dużo takich gołębi, które się nie sprawdzają. Oczywiście nie ma już ich w mojej hodowli. Tutaj ja nie mam litości, jeżeli chodzi o gołębie młode i o gołębie roczne. U mnie gołąb roczny robi wszystkie 500-ki, nieważne czy jest to upał, czy jest deszcz, czy cokolwiek. Jest lot 500 km, 550 my mamy dokładnie. W pewien sposób na sukces. Każdy jeden roczny gołąb jest wkładany na wszystkie loty, chyba że coś mu tam dolega, jest przeciążony, cokolwiek z nim jest nie tak, no to wtedy ten gołąb nie idzie na
na żaden z tych lotów, na któryś lot jest mu odpuszczany, natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to gołębie idą od samego początku do samego końca, co pozwoliło wyklarować fantastyczną, myślę, drużynę, bo w tym roku już pokazywała ta drużyna, bo oprócz tego, że to jest wicemistrzostwo Polski w kategorii A, no to jest to też 15 chyba przodownik, albo 13, nie pamiętam teraz dokładnie, w kategorii B. Ale gdybym złożył wynik kategorii B, który miałem wylatany, to byłbym, nie składając oczywiście kategorii A, to byłbym piąty w kategorii, czyli B. drugim przodownikiem w kategorii B. Więc wydaje mi się, że ja lotuję gołębiami dopiero 3 lata, wydaje mi się, że w 3 lata zbudowałem fenomenalną drużynę. Jak ktoś cofnie się do filmiku, który kiedyś tam był u mnie nagrany, jak odwiedzał mnie Joherboc, ja na tym filmie powiedziałem, tak mi się to teraz wraca, nawet kolega ostatnio zadzwonił i mi to przypomniał, mówi do mnie, na tym filmiku powiedziałeś tak, dajcie mi 2-3 lata i zobaczycie, że będę czołową hodowlą w Polsce. I się cieszę, że tak się stało, dotrzymałem słowa, no fajnie, że tak wyszło, miło się słuchało tego, jak Wiktor czytał te wyniki, bo naprawdę nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak to było czytane, dopiero tak to do mnie dotarło, że to tyle tych wyników, bo to po prostu było lotowanie, tak. Ciężka praca, poświęciłem temu dużo czasu w tym roku, naprawdę bardzo dużo czasu. Praktycznie 2 miesiące przed lotami to była tylko i wyłącznie moja praca ciężka przy tych gołębiach, sezon lotowy też, tak więc praktycznie zaglądałem tam w większości sam. Mam tu fajnego pielęgniarza, który bardzo dobrze mi też tutaj pomaga. Myślę, że super nam się współpracuje. No, co tu więcej mówić, no, jeżeli chodzi o materiał, o którym wspomniałeś na początku, no. Jak ja to uważam, z gówna bata nie ukręcisz, a kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, nie? Więc wydaje mi się, że te gołębie po prostu no, pokazały się. Tak na początku było wiele takich sygnałów z naszego kraju, że kolejny, który nakupił dużo porządnych gołębi, nic z tego nie będzie. No fajnie, że udało się pokazać tym hodowcom, że jednak coś z tego będzie, bo tutaj jeszcze oprócz tego ja znam swój charakter i od samego początku wiedziałem, że jeżeli będę miał dobry materiał, to będę bardzo dobrym, bardzo mocnym rywalem tutaj dla kolegów. Też od samego początku zapisałem się do tego mocnego oddziału, bo mamy tutaj mistrza Polski, mamy tutaj innych hodowców, którzy bardzo wysoko w okręgu, w regionie, w mistrzostwie Polski występują. Chciałem grać z najlepszymi, wydaje mi się, że to robię. Fajnie, że udaje się z nimi wygrywać, nie zawsze, bo nieraz się coś tam przegra, no, nie każdy lot jest taki sam. Ale miło jest popatrzeć później na listę, gdzie na liście jest 10 pierwszych gołębi na gołębiach dorosłych, bo jeżeli chodzi o gołębie młode, no to tak w większości przypadków tak mam, że tych gołębi na gołębie młode, no to lotuję, ale w następnym roku chcę z tymi gołębiami młodymi sobie trochę odpuścić. Mam już wynik na gołębiach, w gołębiach dorosłych, więc wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na to, żeby troszeczkę odpuścić gołębiom młodym. Moje lotowanie gołębiami młodymi wygląda w ten sposób, że bardzo dużo ich ginie. Ze względu na to, że one praktycznie nie śpią w gołębniku, cały czas są wożone. Dużo ich odpada, nie wytrzymują po prostu fizycznie. Te, co zostają, no to jak widać przełożyło się to na sukces, bo zostały gołębie naprawdę takie klasowe. No u mnie roczniaki, ja mam chyba 3. rok z rzędu, mam w okręgu 1. drużynę gołębi rocznych. Może 2, a 3 lata temu chyba miałem 2. albo 3. zespół, nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było, ale gołębie roczne, no u mnie ma w tym roku samica 11 na 11, kilka gołębi 9 na 11, no 11 lotów, które były wkładane, no te gołębie, no to naprawdę, i później te gołębie, to są moje następne gołębie, to są moje najlepsze gołębie na następne lata, bo później jako 2-3 latki te gołębie sobie fenomenalnie dają radę, fenomenalnie. Ja tutaj tylko powiem jedną rzecz i to będzie pewien sposób, żebyście hodowcy patrzyli na własną hodowlę z perspektywy Roberta. Grupa hodowców w Polsce twierdzi, że gołębie, które są ostro lotowane za młodego, nigdy nie będą spisywały się na rocznego czy na dwulatka. Robert jest osobą, która to może zdementować czy poprzestawić właśnie, że młody gołąb, który jest ostro lotowany, on tak samo poleci za roczniaka dobrze, tak samo poleci za dwulatka. Prosty przykład, macie takiej osoby, z którą mnie zawsze kojarzycie, a właśnie chodzi o Piotrka Buga, bo Piotrek jest też katem co do gołębi młodych, ostro lotuje młodymi. Ale przychodzi gołębie roczne, przychodzą gołębie dwuletnie, jak mają potem się spisać, te gołębie lecą. Robert to sam robi. Robert jest takim odwzorowaniem, jak ja patrzę tak z perspektywy takiej osoby, jeszcze raz to powtórzę, osoby takiej z boku, to Robert jest taką osobą jak Piotrek Buga, takim katem. Tylko Robert
żyje gołębiami. Ja powiem szczerze, żeby zobaczyć, że Robert jest takim miłośnikiem mega gołębi, to ma biały brzuch. Biały brzuch? Co duży, oznacza? Duży i biały. Duży i biały. Oznacza tylko jedno, że hodowca dużo pracuje przy gołębiach. Jeżeli widzicie hodowcę, który wychodzi z gołębnika w fartuchu i on jest ładnie ubrany i elegancko tylko do pokazówki, no hodowcy, no nie ukrywajmy, przy gołębiach trzeba ciężko pracować. Robert jest tego świadomy, że jeżeli jeden sezon się przełożył, od razu ma wyniki na skalę Polski. Ale nie byłoby tych wyników, gdyby nie to, że ma w hodowli taki materiał. Materiał był zakupiony z górnej półki, to i są wyniki z górnej półki. Jakby Robert kupował gołębie tańsze, może faktycznie byłoby klucz do sukcesu też przy tej pracy, ale na pewno jest łatwiej zdobyć wyniki, jakie zdobył Robert przy dobrej jakości gołębiach, gołębiach, które wygrywały tam na zachodzie na narodowe loty, tak? No jest to jasne, no najlepsze gołębie. Ja przywoziłem, jak zajeżdżałem do niejednego z hodowców, wszyscy się cieszą, że mają werkameny, że mają herbocy, że mają inne gołębie. Wszyscy są z tego tytułu zadowoleni. Mnie nie interesują gołębie werkamena, mnie interesują tylko 2-3 najlepsze gołębie werkamena. Ja nie mam innych gołębi w hodowli, mam tylko te, które są najlepsze. Jak pierwszy raz do niego pojechałem, oczywiście na te gołębie, które mi pokazał, wyniósł tylko 4 gołębie, które miał najlepsze. Był to Elektro, Mustang, Origi i Lotus. Powiedziałem, że mnie interesują tylko gołębie po tych 4 gołębiach. Oczywiście w bieżącym roku nie dało się nic kupić ze względu na to, że to już było tam wrzesień, październik. Nie dało się już kupić, to już było wszystko sprzedane. W następnym roku miałem zamówione, no i zaczęło się. Tak, mam tych gołębi od Werkamena oryginalnych chyba 20. No i dzieci Mustanga pokazały roboty, bo w tym roku najlepszy lotnik oddziału jest to i gołąb liczony do drużyny kategorii A, to jest gołąb syn Mustanga, tak? Wnuk. Jest to wnuk po synu Mustanga. Przepięknym zresztą gołębiu po synu Mustanga. No i jest jeszcze jeden gołąb, który jest w drużynie w kategorii A, też jest z linii Mustanga, bo jest po wnuku Mustanga, tak? Więc te gołębie, no dwa gołębie się wpisały od razu praktycznie, bo ja je przywiozłem w 16 roku, w 17 wyhodowane jako młode i to dwa gołębie z 17 roku są gołębiami, które są w drużynie w kategorii A. Bardzo dużo mi pomogły. Tak, dwa dwulatki. I były, że tak brzydko powiem, orane jako gołębie roczne, bo robiły wszystkie, nawet zarówno jeden, jak i drugi z tych gołębi na bardzo ciężkiej deszczowej 500-ce zaginęły. Wróciły jeden następnego dnia, drugi późnym wieczorem tego samego dnia, ten 10344, właśnie ten najlepszy lotnik w kategorii A, który jest mój w tym roku. On zginął, bardzo żałowałem, że włożyłem go na ten lot, nie będę tego ukrywał, ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaką radość miałem, kiedy wróciłem wieczorem z zegarów, a ten gołąb siedział w gołębniku. No to było tak przyjemne, no i on, a tydzień wcześniej usiadł ósmy, też z bardzo ciężkiej 500-ki, więc... Naprawdę te gołębie są klasa, pierwsza liga. Zanim hodowcy przejdziemy jeszcze do gołębnika lotowego, gołębi dorosłych czy gołębi młodych, ty jakbyś Robert mógł powiedzieć taką historię związaną z pomysłem propos zakupu gołębi, bo no nie oszukujmy się, w Polsce pewna grupa hodowców nie ma pomysłu na swoją hodowlę, a ty postawiłeś sobie bardzo wysoką poprzeczkę jak na rangę polską i w krótkim okresie czasu zdobyłeś super wyniki, ale i też super materiał, więc jaki był pomysł i jakiej mocy to było tego, że przewodnie, tak? Znaczy, wydaje mi się, że historia, którą teraz opowiem, co nie jednego rozbawi. Całym człowiekiem, w sumie głównym człowiekiem, który zapoczątkował moją hodowlę z gołębiami, jest mój serdeczny kolega, przyjaciel Janusz Wygaś ze Śląska, a dokładnie z oddziału Czerwionka, któremu życzę powrotu do zdrowia, bo teraz trochę choruje. Mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Jak to było? Jak wszyscy hodowcy nie wiedzą, ja zajmowałem się gołębiami ozdobnymi do pewnego momentu, do 2015 roku. Ja zajmuję się gołębiami od dziecka, hoduję gołębie całe życie. Miałem chyba 6 lat, jak zacząłem hodować gołębie. I od czego zaczęła się moja przygoda z gołębiami pocztowymi? W 2015 roku szukałem mamek dla gołębi ozdobnych i przypadkiem na Allegro znalazłem gołębie kolegi Janusza i zadzwoniłem do niego, że chcę je kupić. Jak usłyszał, po co chcę je kupić, to rzucił słuchawką. I od tamtej powiedział mi, że sprzeda mi te gołębie pod takim warunkiem, bo to były jego najlepsze lotniki wycofane z gołębnika lotowego. Powiedział, że sprzeda mi te gołębie tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że będę lotował gołębiami. I tak naprawdę to on przyczynił się do tego sukcesu, tak? On rozpoczął tą lawinę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Żona pewnie powiedziałaby, że źle. Ja dzisiaj mówię, że dobrze.
bo jest to chyba choroba, jeżeli chodzi o te gołębie. Chcemy mieć cały czas coś świeższego, może szybszego, a może nie. Wydaje mi się, że dobre mamy u siebie, a kupujemy cały czas coś innego. No ale tak naprawdę to jest ten człowiek, który zapoczątkował u mnie te gołębie. I tak mi się teraz nasunęło coś, co kiedyś dopowiedział, że jak hodowcy zaczynali mówić o tym, że ja się powinienem wrócić do gołębi krótkich, bo na te gołębie pocztowe to tam sobie nie dam rady, to teraz ja mogę im powiedzieć, że powinni najpierw hodować gołębie rasowe, żeby później zacząć gołębie lotowe. Taki żart oczywiście. Ale no szczerze tak... mówiąc, to jest w pewien sposób racja, Robert, bo wiesz dlaczego? Znaczy... Wiesz dlaczego o tym mówię? Zwróćcie, hodowcy, sobie uwagę na taką hodowlę z mojego terenu, Piotr Pierzchała. To jest hodowca, który kiedyś był hodowcą gołębi ozdobnych i teraz jest hodowcą gołębi pocztowych. Tylko dlaczego o nim mówię? On jest specjalistą co do budowy gołębi. Dlaczego? Bo to jest człowiek, który przywiązuje dużą uwagę na budowę gołębi. I Piotrek, jak kupuje gołębia, to przede wszystkim sprawdza standard i to, jak gołąb wygląda. Przy okazji, no oczywiście, podstawa to jest wynik. Znaczy, i tak samo ty, Robert, pewnie kupowałeś też gołębie z perspektywy też trochę tej budowy, tak? Znaczy, wiesz co, ja zajmowałem się gołębiami krótkimi, takimi jak srebrniaki. Bardzo, aha, bardzo gołębie, takie podatne. Ja tutaj co inne, jak inne doświadczenie zdobyłem w tych gołębiach, a mianowicie, jeżeli chodzi o zdrowie. Dla mnie chyba nie ma zagwozdki u gołębia, jeżeli coś mu dolega, bo potrafię sobie ze wszystkim poradzić, a jest to tylko i wyłącznie dzięki temu, że hodowałem te srebrniaki i te srebrniaki bardzo często chorowały i trzeba było sobie z tym radzić. Ja się tam nauczyłem zdrowia u gołębi. No a i ile potrafię... miałeś srebrniaków? Ojej, ja miałem sporo. Nie, nawet szkoda mówić. Ale w setkach czy tysiącach? Nie, w setkach. Aha. Te gołębie zostały wszystkie sprzedane jednemu hodowcy. Czyli mało. Tak. Jednemu hodowcy. Było tego trochę, no ale na dzisiaj gołębie pocztowe. Janusz, dziękuję raz jeszcze. No i życzymy zdrowia. Moja żona mówi inaczej. Panu Januszowi życzymy zdrowia. Na historia faktycznie specyficzna, nawet sam jeszcze jej nie słyszałem, zanim nagrywaliśmy. Tak jest. Przechodzimy do gołębnika lotowego. Przechodzimy jeszcze, zanim ten gołębnik lotowy pokażemy, to jeszcze pokażę może gołębnik lotowy z perspektywy drugiego ujęcia i tam coś opowiem właśnie o samej konstrukcji, a jeszcze o kilku innych gołębiach. Tak, to zapraszamy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Witam wszystkich hodowców, jesteśmy po oblocie gołębi dorosłych, akurat w gołębniku samczyków dorosłych. Z tego gołębnika lotowane były gołębie roczne tylko, teraz do tego doszły gołębie młode z tego roku. No, gołębie są oblatywane u mnie cały czas, całą zimę, staram się wypuszczać je co najmniej raz na 3 dni, ale jeżeli jest pogoda tak jak dzisiaj, to wypuszczam je codziennie. Najpierw samiczki, później samczyki, tak jak w sezonie lotowym, latają fenomenalnie. Co prawda jastrząb je szkoli dzień w dzień, coś tam zawsze odpada, no ale niestety u mnie jest prosta zasada, który przetrwają tylko ci najlepsi. No i tak chyba, jest. Zasada jak we wojsku. Tak jest. Tak chyba jest, bo naprawdę te gołębie, które zostają, to są już takie super ptaki. Nie da się tego ukryć, no ginie ich dość sporo ginie ich w zimę, ze względu na to, że no jastrząb bije, no nieraz rozgoni, na noc brakuje 5, 7, 10, no zdarza się to. Pokażę może kilka takich moich najlepszych gołębi z gołębi rocznych, bo tutaj jesteśmy akurat w tym gołębniku, później przejdziemy do gołębi dorosłych, to też tam coś pokażemy. Gołąbek PL0206, 18 rok, o numerze 105. Super ptak lotowy, wywodzący się z gołębia DER211, Szelens Jansen, gołąbek, który wylatał w Niemczech kilka pierwszych konkursów jako roczny, został przeze mnie odkupiony. Dał dwa wybitne roczne gołębie, tego samczyka, który ma w sumie 10 na 11 wkładań. I jego siostra, to jest też gołąbek wywodzący się z Rudego, bo ten DER211 był parowany na córkę Rudego. I pełna siostra tego gołębia zrobiła 11 na 11 w tym roku. Razem mają 11 konkursów w bieżącym roku jako gołębie roczne, które to konkursy są w pierwszej 40 oddziału, do 37 pozycji, 10 mają do 25 pozycji, tak więc to takie kapitalne gołębie, lecą wszystko u mnie, roczny gołąb, każdy dystans bez maratonu, nie lecą te gołębie tylko i wyłącznie maratonów.
pokażę jeszcze może z jednego gołąbka z gołębi rocznych. Gołąbek wywodzący się z Leo Heremans i gołębi Leo Heremansa i gołębi Benego Stevenika PL0206 18 rok o numerze 78. No, to jest jeden z takich moich lepszych gołębi, 3 razy w dziesiątce w tym roku jako gołąb roczny. Naprawdę klasa, no w ręce kapitalnie. No, zresztą moje gołębie lotowane cały czas, więc one bardzo dobrze w ręce wyglądają. Jeszcze na jednego gołębia myślę, że warto spojrzeć. Gołąb o numerze 42, wywodzący się z linii Gusa i Olimpiadę 003. Gołąbek ten ma 6 konkursów, wszystkie w 50. Więc to takie z takich ciekawszych gołębi, co pokazałem. Tutaj jeszcze mogę chyba pokazać jednego ptaka, takiego dość ciekawego. Mi się wydaje, że bardzo ciekawego. Ma między innymi drugi konkurs na oddział. A tu akurat złapałem jego półbrata. 85 Nacional razy Elektro, bardzo ładny ptak. Myślę, że no tutaj nie ma... A powiedz, Robert, u Ciebie najważniejszymi gołębiami w Twojej hodowli pod kątem pochodzenia, bo wiadomo, Werkamen, no to już mówiliśmy, ale kolejne takie połączenia Nacional, co było jeszcze ten? Werkamen, Herbocy Nacional, Leo Heremansy, to też kapitalne gołębie, tak na szybko. No i z Benego Stevenika, z Leo Heremansami też świetnie się te gołębie... A Benny Stevenik z czego? Z linii chipu. No na przykład ten gołąbek, którego pokazywałem, wywodzi się z Nest Sister Sun też, tak? Tak więc wszystkie te gołębie bardzo dobrze te werkameny, bardzo dobrze te szelensy, bardzo dobrze Nacjonale bardzo dobrze. Co tutaj jeszcze Leo Heremansy, właśnie mówię, z tego Olimpiady 00, czy to w ogóle kapitalne z tego DiCaprio, to super gołębie. To takie, co do tej pory mam najlepsze ptaki w drużynie. No i jest taki gołąb 701 od takiego nieznanego hodowcy z Belgii, który dał mi gołębia, który w tym roku 3 razy pierwszy usiadł. Sam był fenomenalnym lotnikiem, 6 lat miał 5 pierwszych konkursów, kilka drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych. Na małej ilości gołębi, pamiętam jak go przywiozłem. Bardzo ładnej budowy gołąb, na początku mi się średnio podobały te jego wyniki. Mówię, to u nas w sekcji jest więcej gołębi, no ale jak już wydał gołębia, który z 2 ciężkich 300 i z 1 ciężkiej 500 siada pierwszy na oddział, na rejon, to wydaje mi się, że fenomenalny rozpłodowiec. Co więcej, jego kolejne dzieci dają znowu, czyli na przykład po tym 10538, który był jego synem, jest syn, który jest tutaj w gołębniku gołębi rocznych, dał gołębia, który w tym roku jest pierwszym lotnikiem oddziału, tak więc naprawdę kapitalne gołębie, wydaje mi się, że... A z początku sam tego hodowcy jeszcze nie znałeś? Nie, ja go do dzisiaj nie znam. Gołąb został kupiony ze względu na swoje wyniki, natomiast hodowca w ogóle nieznany w Belgii, no, miał jakieś tam wyniki, no ale takich ludzi tam, co nie mają reklamy i marketingu, to wiadomo, że jest dość sporo. Gołąbek trafił do mnie całkiem przypadkiem, wycofany z gołębnika lotowego. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę i trafiłem. Aha, jeszcze gołębie, o których warto powiedzieć. Rzucił mi się od razu samczyk tutaj w oczy. No Flomansy, no to też kapitalne gołębie. U mnie się sprawdzają od samego początku. Tak więc co roku coś przywożę oryginalnego z tych Flomansów i to mi tak leci. Będą tak szczekać. Prezentuję gołąbka o numerze 10255. Jest to najlepsza moja samica lotowa z tego roku. Dwuletnia miała w tym swojej. Ona jest drugą samicą w kategorii A. Miała pierwszy, drugi, dziewiąty konkurs na oddział. W sumie ma 11 na 11 konkursów. Jest pierwszym lotnikiem okręgu w kategorii D. Drugim lotnikiem regionu w tej samej kategorii. No kapitalny gołąb. Wywodzi się z syna Benji z jednej strony, od strony ojca. A od strony matki, z córki Kenzo, od Herboca. No gołąb klasa, dzieci po niej też klasa, więc wydaje mi się, że to taki jeden z tych moich podstawowych gołębi. Samiczka o numerze 2428, pełna siostra Kalafiora. W tym roku 8, 9, 9, 10 konkurs, 11 razy wkładana, 11 konkursów, wszystkie bardzo dobre. Chyba jest drugą lotniczką oddziału w kategorii D.
po mojej samicy 10255. Bardzo fajny, mocny gołąb wywodzący się z gołębi Leo Heremas. No, trzy gołębie z tych gołębi były dziś, w tym roku w drużynie w kategorii A. No, jest to po prostu kapitalny ptak. Fajnie latała od samego początku. W ubiegłym roku nie była lotowana ze względu na to, że jako roczna dwa razy w dziesiątce usiadła z 500-ek. W związku z czym przełożyłem ją do rozpłodu, uchowałem po niej kilka gołębi, ale w tym roku stwierdziłem, że może wypadałoby nią polotować, bo jeżeli te dwoje rodzeństwa tak lecą, to może ona też będzie tak leciała. No i oczywiście miałem rację, 4 razy w dziesiątce w tym roku, bomba. Gołąbek o numerze 2610, kolejna siostra kalafiora, siostra z gniazda kalafiora, fenomenalna lotniczka z drużyny kategorii A. Super gołąbek, usiadła nawet w tym roku razem z kalafiorem z listy oddziałowej, pierwsza na oddział. Dwa gołąbki odbyły się w tym samym momencie i co ciekawe, są to gołębie z gniazda. Bardzo ciekawa sprawa, było 1.2609, a drugi gołąbek 2610 ona. No, kapitalna, no, ta linia gołębi to są super ptaki. Przepiękny ptak. Czyli tak naprawdę z tego lotu wrócił 26.09, 26.10, tak? Pierwsze. To pierwsze na ten. Pierwsze na oddział. 26, i tak usiadły, 26.09, 26.10, tak są na liście zapisane. A rodzice tych gołębi to z jednej drugiej strony to? Imbred DiCaprio i Imbred, Olimpiadę 003. No. Klasa. Co ciekawe, u mnie drugi raz nigdy nie wracam do tej samej pary gołębi, do tej wrócę w tym roku, bo ta samiczka już, ona jest z 10 roku, która jest matką. Wrócę do tej samej pary, nigdy tego nie robię, no ale trzy gołębie z jednego roku, z 16 roku i na cztery, które były w gołębniku lotowym, wszystkie trzy fenomenalnie latają. Są też w Polsce dzieci tej pary, u kilku hodowców i u wszystkich są kapitalne ptaki z tych gołębi, więc... Prezentuję gołębia o numerze 2562, kapitalna samica, no to jest pierwszy z gołębi, który przyniósł mi najwięcej radości w mojej karierze lotowej, już od gołębia rocznego, ona jako roczna samiczka usiadła mi dwa razy pierwsza i raz szósta na oddział, no super siadała, lot 230-360, w następnym roku nie siadła z tych krótkich lotów, ale z 550 km siadła pierwsza, robiła maratony, no to nie jest jeszcze maratony, to nie są jeszcze moje loty, ale potrafiła w 20 na oddział siadać dwa razy, więc jest to taki mój super gołąbek. No w tym roku niestety ona jeszcze jest niedopierzona, dopierza się właśnie ze względu na to, że mieliśmy takie felerne dwa maratony i na pierwszym z tych maratonów niestety ona się zgubiła. Wróciła 6 tygodni po lotach, uzbrojona w tipes, tak więc bardzo zniszczona. Tak więc gdzieś musiała przezimować, ale jest to mój podstawowy gołąb lotowy. Ona ma w sumie 3 pierwsze, 2 piąte, 6 konkurs, no naprawdę kapitalny. No 3-letnia samiczka na chwilę obecną. No już w następnym sezonie będzie 4. Zastanawiałem się nawet przez dłuższy moment, czy nie wycofać jej do gołębnika rozpłodowego, bo to podstawowy ptak. Prezentuję w chwili obecnej gołębia o ksywce kalafior nadanej przez jednego z kolegów z oddziału, mianowicie z punktu wkładań, który co lot go wkładał, ochrzcił go oczywiście na samym początku kalafior ze względu na tę narość na dziobie, że jest taki mocny. No gołąb fenomenalny w tym roku, dwa razy pierwszy konkurs, nie tylko on, ale też jego rodzeństwo. Bo dwie siostry, nawet jedna siostra z gniazda siadały w tym roku kapitalnie w dziesiątce, no wszystkie trzy gołębie są w drużynie w kategorii A. No gołąb przepiękny, historia jego, to taka do dopowiedzenia, że jako roczniak gołąb miał być usunięty z hodowli ze względu na to, że dwa razy tipes zgubił, ocalił go mój pielęgniarz, który drugim razem, kiedy tipes zgubił, albo trzecim razem, drugim chyba razem, przyszedł poszczelony z wiatrówki. Pielęgniarz uratował mu życie, wyciągnął mu śród. Oczywiście tego tipesa ktoś zabrał. Jestem zdziwiony, że takiego pięknego gołębia ktoś wypuścił. Zabrał mu tylko tipes, no ale bardzo mnie to cieszy. Jest to mój podstawowy gołąb. No i dzięki Marcinowi tak naprawdę ten gołąb dalej jest w hodowli. W tym roku przyniósł mi wiele radości. No co tu więcej o tym gołębiu można powiedzieć? No.
Jeden z najlepszych gołębi w mojej hodowli. Słynny kalafio. Kalafio, tak jest. Więc tutaj pokażemy też kilka, będzie tam ciekawostek właśnie propos do sióstr gołębia, bo tak tutaj jest. Bezpośrednio rodzeństwo super lata, tak? Dokładnie. Trzy gołębie z 16 roku, wszystkie trzy kapitalne. Wszystkich znajdujemy się przed głównym moim gołębnikiem lotowym. Co tutaj warto zauważyć w tym gołębniku? Płyta do siadania gołębi. No, zrezygnowałem, wcześniej miałem wyloty w dachu założone, wszystkie wyloty zostały zdemontowane. Prześwietlenie zostało zrobione tutaj dla wolier, bo gołębnik jest wykonany w ten sposób, że mamy przedział dla gołębi, korytarz i wolierę, która jest prześwietlona, zadaszona. Jak widać tutaj ta deska, ona ma za zadanie przyjąć dużą ilość gołębi, została tak naprawdę wybudowana tylko i wyłącznie w celu dla gołębi młodych, ze względu na to, że specjalizowałem się do tego roku tylko i wyłącznie w gołębiach młodych. No ale już są wyniki w gołębiach dorosłych, w związku z czym no deska została, no fajnie gołębie się nauczyły, siadają z oblotu prosto na deskę, nie siadają praktycznie w ogóle na dach, co mnie bardzo cieszy. No nieraz z lotu się zdarzy, jak jest ciężki lot, że gołębie usiądą na dachu, ale z reguły siadają na tą deskę, wbiegają od razu do gołębnika. Nie wiem, co tutaj można... Jedyne co ja zwróciłem uwagę, i to jest dość istotna rzecz, to masz dobrze skonstruowany gołębnik pod kątem wentylacji, bo widzę, że masz siatkę przeciwwietrzną przygotowaną, znaczy może inaczej, rozciągniętą po gołębniku. Gołębniki mają ogromne wojlery, bo no, są tak naprawdę na 1/4 części gołębnika prawie wojlery, więc tutaj, czy nawet na 1/3 gołębnika są wojlery i gołębie mają dużo świeżego powietrza, tak? No tak, no tutaj wiadomo, wszyscy hodowcy wiedzą, lotujący dobrze, że wentylacja jest najważniejszą sprawą w gołębniku. Też sobie zdawałem od samego początku z tego sprawę. Siatka ta tutaj, praktycznie ta przeciwwietrzna, jak powiedziałeś, na wolierach jest tylko i wyłącznie z jednego względu, że jak czujesz tutaj, jak stoimy, dość mocno tutaj zaciąga, ze względu na to, że tutaj jest taki korytarz. I po prostu w pewnym momencie zauważyłem problem u samic, że chorowały po prostu. Chłapały po prostu ornitozę, przewiewało te gołębie, było to takie dziwne trochę zjawisko, no ale się zdarzało. Odkąd założone zostały te siatki, problem znikł. Wydaje mi się, że jest to akurat temat bardzo, bardzo, bardzo istotny. Klapy, jak rozumiem, były kiedyś tam od góry, co nie? Tak, bo widzę, że zostały zablombowane teraz, założone tak jakby pleksy, ale tam były kiedyś pewnie wloty, tak? Tam były wloty, gołębie schodziły z dachu, ale to był po prostu niewypał, to był mój autorski pomysł, był niewypałem. Płyta, na której siadają gołębie, jest pomysłem mojego pielęgniarza. Super pomysł. Tylko pogratulować, że udało mu się przekonać, bo jestem strasznie upartym człowiekiem. Jak na coś postawię, to jest koniec. Ale jakoś mnie przekonał. No i dzięki temu mamy tak naprawdę lepsze wejście do gołębnika. Ale jak rozumiem, z tego gołębnika teraz są lotowane gołębie już dorosłe. Tak, z tego gołębnika w chwili obecnej są lotowane gołębie dorosłe, ale w tym roku były też już gołębie młode, bo tam były dwa boksy wolne. Polotowaliśmy też gołębiami młodymi, już zostały na gołębie dorosłe. Wielu hodowców pewnie już zadawało sobie pytanie podstawowe, w jakim systemie lotuje Robert Zgód w swojej hodowli. Więc Robert, jakbyś nam mógł wytłumaczyć klasyczne wdowieństwo, gniazdówka, jaka motywacja gołębia, jakbyś to mógł tak podjąć temat? No powiem tak, jeżeli chodzi o gniazdówkę, to w ogóle nie. Oczywiście gołębie, wszystkie gołębie, łącznie z gołębiami rocznymi, przed lotami chowają u mnie gołębie. Na 2 tygodnie przed pierwszym lotem nie ma już gołębi młodych w gołębniku. Gołębie są mocno trenowane w te ostatnie 2 tygodnie. Jak już są odsadzone młode, to gołębie są bardzo mocno trenowane. Praktycznie wywożone są codziennie, nawet 3 razy dziennie nieraz się zdarza. Są wożone, aż do pierwszego lotu. Trenujemy je no praktycznie rano, południe, wieczór, no różnie, no nieraz południe, znaczy często w południe nie wozimy, zdarza się po prostu, że w południe też wozimy, ale głównie wozimy rano i wieczorem. Później w sezonie lotowym już dużo mniej, bo to są 1-2 wywózki. No ale ogólnie no to tutaj to nie tylko wywózki, bo karmienie, no za wiele tutaj nie trzeba mówić, ja lecę bardzo prostym programem, nie wszyscy w to wierzą, ale to tak naprawdę... Ja jak zaczynałem, też w ten program nie wierzyłem. Jest to mianowicie program Hansa Hirna, którego można dostać praktycznie na każdej wystawie. Hans to daje.
Manfred Bula też ten program rozprowadza. Sprzedaje też jego produkty do tego programu. No, według mnie nic więcej do tego lotowania nie potrzeba. Lecę tym cały czas od samego początku. Już od gołębi młodych jakiś tam próbowałem w jednym roku zrobić trochę wymyk. Oczywiście niepomyślnie, więc wróciłem do tego z powrotem. Jest to karma Wersellaga Hirn 1, Hirn 2, Hirn 3. Oczywiście dawkowana odpowiednio do trudności lotu, który się odbędzie, i odpowiednio do tak naprawdę wagi gołębi, bo u mnie, ja nie karmię gołębi, jak słyszę tam hodowców, że oni nasłuchają się na filmikach, że karmi się tyle, tego tyle, tamtego tyle. Nie, u mnie gołąb każdy jest przeglądany. To niektórzy tam zwracają uwagę, że przesadzam, że te gołębie stresuję, że je łapię, że je oglądam. Ja swoje gołębie w sezonie lotowym, praktycznie te najlepsze oczywiście, trzymam praktycznie codziennie w ręce. Widzę, jak się zmieniają, widzę, jak się zachowują, widzę, jakie są i mniej więcej czego im brakuje. Staram im się to uzupełnić. Jak widać, chyba z dobrym skutkiem, bo gołębie w tym roku fenomenalnie latały od samego początku. Tak więc no, nie wiem, co tu można więcej powiedzieć. No, program jest bardzo prosty, można go ściągnąć z internetu. Lecytyna, eterol. Nic takiego nadzwyczajnego. Trochę elektrolitu, nie jakoś za dużo, nie za specjalnie. No i ten traumisal słynny, z którym Manfred tak cały czas tutaj mnie męczył. No i oczywiście przekonałem się do tego traumisalu. Te gołębie go dostają. Elektrolit, lecytyna, eterol. Wszystko praktycznie. W twojej hodowli takim naturalnym, jakbym to nazwał, dopingiem co jest? Nie mam naturalnego dopingu. Stosuję program lotowy i po prostu te gołębie same z siebie dają. Masz naturalny doping. Naturalnym dopingiem jest twoja żona, która tutaj też wkłada dużo serca przecież w hodowlę i na pewno też jakby nie twoja żona, to byś tych wyników też nie miał, tak? Jakby żona, oczywiście żona tutaj, gdyby nie to, że jest taka cierpliwa i wyrozumiała, nie suszy mi głowy cały czas praktycznie o te loty, no to mógłby być problem, no ale jest jak jest, jest dobrze. Za to jej tylko mogę podziękować. Tak. Każdy z nas ma hodowcy jakiś naturalny doping, no Robert go też ma i wielu hodowców na pewno, jeżeli ma takie żony tylko jak Robert, no to na pewno chwała tylko. Czekaj, wróć, miałem naturalny doping. Tak? Hodowcy, którzy negowali moją hodowlę, to był naturalny doping. To oni mobilizowali mnie do jeszcze cięższej pracy, jaką wykonywałem, za co im oczywiście dziękuję. O to, żeby tylko jeszcze o mnie tak mówili. Tak? Zapraszamy hodowców przede wszystkim do to, co powiedzieliśmy, do tej pracy, bo ktoś, kto ogląda nasze filmy, zawsze wnioskuje z tego jedno. No, jak on zrobił wynik, no to na pewno musiał coś podawać. No. I to jest zawsze takie wnioskowanie. No, jak to jest, że takie wyniki wylata w tak krótkim czasie hodowcy? Ja mam jedno motto, że jeżeli ktoś pracuje ciężko nad coś, to zawsze ten sukces osiągnie. A jeżeli drugi hodowca siedzi przed telewizorem i ogląda te nasze filmy, co powiem szczerze, ja nagrywam, to powiem szczerze, że nic nie osiągnie. Dlatego ja swoich filmów nigdy nie oglądam. Ja jestem chyba jednym z niewielu hodowców, którzy w swojej karierze lotowej, co prawda niedługiej, bo 3-letniej, chyba nie obejrzałem ani jednego filmu o innych hodowcach. Gdzieś ktoś tam zwrócił na jakiś szczegół uwagę w jakimś to filmiku, to ewentualnie odpaliłem ten film, obejrzałem ten kawałek i to wszystko. Ale ja po prostu nie mam na to czasu w hodowli, tak? Ja cały czas zajmuję się gołębiami, oprócz pracy oczywiście, i ja nie mam naprawdę kiedy oglądać filmów. No. Jakby to powiedzieć, no, jak ludzie mają czas siedzieć na forum PZHGP i wypisywać tam różnego rodzaju głupoty, to nie dziwi mnie to, że lecą jak lecą, tak? No, są mistrzowie oddziału i są mistrzowie klawiatury. Teraz pracujemy z gołębiami, zimą, jesienią, a nie na 2-3-4 tygodnie przed sezonem lotowym. Gołębie trzeba pieścić, że tak powiem, cały rok. No, prosty niestety przykład tego, że widzimy, że Robert pracuje przy gołębiach, jest białe brzuch. I to jest tylko i wyłącznie prosta zasada zobaczyć, jak nawet kiedyś jeden pan mnie spotkał w CPN i mówi: dzień dobry. Ja mówię, tak patrzę na niego, mówię: widzę, że pan jest hodowcą. On tak się na mnie patrzy, a skąd pan to wie? No, mówię, ma pan białe brzuch. A mówię, no właśnie wracam z gołębników. No to idzie łatwo rozpoznać hodowcę, nawet jeżeli gdzieś spotkamy kogoś na ulicy, a ktoś ma białe brzuch, no to przecież nie obsypał się mąką. Więc nigdy nic nie wiadomo. Dobry lot, hodowcy. Praca i tyle. Zapraszamy do ten kontakt jakiś, Robert, do ciebie, jakbyś mógł podać? 606-643-768 i strona moja internetowa, na której jest tam dużo wiadomości, golebiezgut.pl.
Myślę, że w aukcji, którą będziemy organizować, to kolega Wiktor tutaj poda namiary. Dokładnie, ale na stronie Roberta jest dużo gołębi, które można obejrzeć właśnie na gołębniku, które tu się znajdują. Dużo ciekawostek, jest dużo informacji, więc zapraszamy do strony, no i do kontaktu, a też zapraszamy oczywiście do współpracy tutaj, żeby zobaczyć przede wszystkim Roberta z perspektywy, tak jak mówię, takiego człowieka, który zrobił kawał dobrej roboty. W wyniku gratulujemy i powiem szczerze, jakbym nie trzymał kamerę, to bym zaczął tu klaskać, no ale muszę trzymać kamerę. Dobry lot, hodowcy, pozdrawiam. Dziękuję i dobry lot.